znowu się udało przelecieć. I teraz tak, Juliet Alfa Lima. I teraz już nie wiem, jakie słowo czytanie. Jeden to jest na łam. Pięć to jest. Też nie pamiętam. Czyli na razie liczę do jedności. Siemia. Tyle niczyje, co nie znalazł. Terra incognita. Nikt nic nie wie, bo tory szerokie. Mało tam ludzi jeździ, mało wycieczek. Wszyscy przeskakują na drugą stronę. Ciekawe, że pod Stanami jest Kuba, a pod Rosją Japonia. Na Kubie podobno socjalizm i bieda, ale nie wiem. A w Japonii kapitalizm i dobrobyt, ale też nie wiem. Bo nie byłem ani tu, ani tam. Najwyżej się mogę przelecieć z Japonii do Helsinek. Na Kubie jeszcze. Jeszcze nie byłem. Nawet nie wiem teraz skąd dokąd lecę, ale usiłowałem polecieć z Sachalińska. Z Южного Сахалинска. I niestety cockpit view był zablokowany, a teraz jest godzina 10:45. Może to na tym polega, że o, jakaś rzeka widzę, ale ładnie się bije. Zobaczę potem na mapie, co to za rzeka. Ciekawe są te czasy, bo można się uczyć stref czasowych. Zobaczyć jak przy przelocie ze wschodu na wschód, jak może przybyć czasu albo ubyć czasu. Przelatuje się 14, przelatuje się 16, a tymczasem leciało się ho 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 ho. Bo jeszcze dłużej. A może nawet wylecieć 16. Przylecie 14. I to jest ciekawe. Te strefy czasowe wpisane dokładnie, które się nazywa i wszystkie no, skróty wyjaśnione na całe słowa angielskie, skąd się biorą. Piękna, piękna aplikacja, bardzo szkoleniowa, tylko ten cockpit view, to żeby był taki
szukaj. Coraz bliżej rzeka. Wije się rzeka. Aż mu pospadały chipsy. Chipsy King. Czekał do niej, ale zaraz sobie to popatrzę, a teraz już kończę nagranie i życzę miłej podróży. Juliet Alfa Lima.